Zachwyca mnie świeże spojrzenie apostołów. Oni nie otrzymali wiary katolickiej jako dorobku 2000-letniej tradycji, tylko sami musieli przecierać szlaki niewiary, aby dojść do wiary w zmartwychwstanie. Świeżynka. To nieprawda, że im było łatwiej, bo byli naocznymi świadkami tych wszystkich wydarzeń. Zdecydowanie łatwiej jest na biurku mieć setki komentarzy biblijnych, które są owocami przeróżnych wykładów przez stulecie działania katolickich uczelni, niż samemu zadawać sobie pytanie, co to jest zmartwychwstanie, bo ktoś powiedział, jaki człowiek zmartwychwstał. Ja sam się zastanawiam, jakbym na to zareagował. Dlatego dzisiaj, w ten dzień zmartwychwstania, zadajmy sobie pytanie, czy my jesteśmy tak naprawdę wdzięczni za to, co Kościół nam przechował oraz bardzo mocno potwierdził.